Członkowie grupy Capoeira Brazil zjechali do Strzałkowa. W grudniowej imprezie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Zlot odbył się coraz dziesiąty. Grupa Capoeira Brazil w Polsce ma około 4 lat. W tej chwili tutaj na tym zlocie jest prawie 100 osób ćwiczących z różnych miast, między innymi z Poznania, z Konina, z Piły, Inowrocławia i jeszcze kilku miast. Warsztaty prowadzi instruktor Sasi, zaproszony prowadzący capoeira z Niemiec oraz instruktor bailarino. Zlot to nie tylko nauka, to także integracja grupy Capoeira Brazil. Nowością była nauka tańca makulele, który jest elementem capoeira. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy z Brazylii. Przyjechałam tutaj po to, żeby spotkać się z ludźmi z innych sekcji mojej grupy oraz żeby mieć warsztaty z instruktorem Sasim, który nas odwiedził oraz z instruktorem bailarino. Przyjechałam też po to, żeby poczuć energię, jaką daje capoeira. Capoeira daje mi wesołość w życiu i dlatego trenuję. Capoeira to połączenie tańca, walki, akrobatyki i gry na instrumentach. Historia wychodzi się z Brazylii. Wszystkiego również mogą nauczyć się capoeira. Wystarczy przejść na specjalną. Chciałbym zaprosić na najbliższe treningi w Słupcy, które odbędą się w każdy czwartek o 17:30 w gimnazjum.